Oj, poczekajcie, ktoś dzwoni. Kurwa mać. Cześć, Nankę, z tej strony nagrywamy Sleeping Dogs. To jest widok na moje wytatuowane plecy. Wśród nie gorszy. Wybieramy misję. Kurwa, jak zwykle błąd. Dostępna jest nowa sprawa, konflikt interesów. Dobra, zróbmy sobie ten konflikt interesów. Jakoś nieraz ciekawsze są te misje na zielono, czyli te misje bardziej powiązane z moimi sprawami w mafii. O, mamy, dobra, znalazłem, ok. Konflikt interesów, znowu na tym rondzie się tam znajduję, już tam parę razy bywałem. Akurat to nie jest blisko mojego nowego mieszkanka. Zasuwamy, słuchajcie. Jep, zaś pada, ale się spierdzieliła pogoda w tej grze. Dobra, mój prywatny koleż od pojazdów. Motor to może nie będzie najlepszy pomysł, weźmiemy sobie klasyczne coupe i zasuwam. Dobra, okej. Okay. Wyjeżdżam z tej mojej willi i gdzieś sobie tutaj będziemy pomykać. Tak, chyba tutaj, prawda? Tutaj, tak. No, wiecie co. Niestety jestem zdany na te samochody, które tutaj mam, bo mój poziom reputacji jest malutki i nie mogę sobie nic ciekawego kupić ciągle. Trudno. Okej. Okay. Ciemno i deszczowo, jakoś każdą ostatnio prawie rozgrywkę w tej grze zaczynam właśnie w takich warunkach niespecjalnych, ale przydzwonię. Słabo skręca ten samochód. No patrzę, jakaś promenada tam po lewej była taka promenada morska. Trochę mi ten deszcz aż zakłóca słyszalność tego, co ja mówię w ogóle. Okej. Okay. Kurde, zrobiło się nagle 1700 metrów, a było 1400 jeszcze w moim domku. Daleko mamy. Kurde, zapatrzyłem się jak długo już bezkolizyjnie jadę i mój rekord szlak trafił. Tutaj coś policyjny samochód był pewnie z jakąś dodatkową misją, olewamy, bo musimy dojechać sobie na miejsce. Tutaj też pamiętam, jakieś misje były. Wiele tych miejscówek już mi się kojarzy z różnymi momentami w tej grze, różnymi misjami. Ale piękny dzwon! Piękny dzwon. Ciekaw jestem, czy producenci pracują nad drugą, znaczy nad drugą, nad jakąś tam częścią tego tej gry. Bo to jest chyba, ta gra chyba, z tego co pamiętam, wcześniej miała się nazywać True Crime, prawda? Były jakieś takie gry pod tytułem True Crime. Coś tam, jakieś perturbacje były w związku z wydaniem tego i w końcu tam Square Enix wykupiło chyba prawa do engine'u czy silnika, ale nazwę zmieniło, coś w tym stylu, w każdym razie jest Sleeping Dogs, ale tam gdzieś chyba True Crime Hong Kong też były takie podtytuły. Jestem ciekaw, czy po prostu coś tam sobie pracują już nad jakąś dalszą częścią tego wszystkiego, bo chyba warto by było. Dobra, na miejscu jesteśmy. Fajny samochód tam stał przed. How did date with Vivian go? You wanna be her new boyfriend? Tak, jak pamiętacie, ostatnio właśnie z jakimiś tutaj kobietkami się powoziłem. Ci mnie wprowadzają w dobre towarzystwo ewidentnie. Już mnie wkręcili. Na czerwonym dywanie się pojawimy, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że tak będzie. Ale jaja, wkręcają mnie tutaj jakieś ciekawe interesy. Pięknie. Dobra. I just have to make sure she doesn't flake out on me. I want you to put some cameras up in an apartment. I need it done right away. Can you organize that for me? Yeah, of course, son. I'll take care of it for you. Okay. Here's the address. No i chyba będziemy sobie jechać do tej laseczki. Będziemy się włamywać bodajże, z tego co tutaj wiem, co tutaj wyczytałem. Będziemy się włamywać, zakładać podsłuchy i może przy okazji coś zaliczymy. Ładniejszy samochód stał, słuchajcie, z przodu. Pożyczę to coś. Tak ciemno jest, jak nie powiem gdzie, ale samochód wydaje się nawet w ciemności być fajniejszy. Ja pierdolę.
Myślałem, że jest otwarty. Mam nadzieję, że nie będzie to miało jakichś reperkusji. Oj, stop, 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 kurwa, stop, na wstecznym. Zaraz wracam. Idę do kapliczki na modły. Gdzieś tu była kapliczka, prawda? Jest kapliczka. Dobra. Modły rzecz święta. Dobra, pięknie. Mamy już błogosławieństwo różnych dobrych i złych duchów. Weźmiemy sobie coś, co jeszcze tam leży. Otwieramy tą skrzydkę. No, człowieku, otwieraj. Dobra. Kasiorki przybyło, 5 koła. Mam tony pieniędzy w tej grze, tak mi się wydaje. I nie mam tego na co w ogóle wydać. Przykre. Dobra, ale nieważne. Jedziemy. Dobra. Jedziemy, zasuwamy. Piękne czerwone parasolki tutaj. Którędy? Tędy. 900 metrów do chyba mieszkania, mam nadzieję, tej przyszłej gwiazdki. Albo pornosów, albo normalnych filmów. Zobaczymy. Pornosy nie są złe, słuchajcie. Piękną karierę też tam można zrobić. Gdzie jest ten zakręt tutaj? Straty materialne. Okej. Coraz bliżej. Kurde, mogłoby przestać padać. O, jest ale panika. Czuję, że tam ktoś poniósł śmierć, albo przynajmniej ciężkie rany zadałem. O, telefon! Na środku skrzyżowania. Namyśliłem się, zafunduję jednak suce pełen serwis. Włam się do komputera. Dobry tekst. Podobają mi się ci kolesie coraz bardziej. Na początku, znaczy widać, że to jest taka poważniejsza mafia, już poważniejsze interesy mafijne. Poważniejsze niż ta starsza pani z Tasakiem tam uprawiała. Central Station. Tutaj nie byłem jeszcze. Porozmawiać z odźwiernym. Czyżbyśmy go mieli przekonywać za pomocą znowu Y-ka? Przekonaj. Could you let me have a look around? Only residents and their guests are allowed. Nie łyknął. I'll be quick. I'll make it worth your while. No, it's not going to. O jebaniec. You have to leave the premises. Patrzcie. Ale jazda. Nieprzekupny. Nieprawdopodobne. Jedyny nieprzekupny policjant w tym mieście, ani taki, który nie uległ mojej presji. Idziemy. Central Station. No nie byłem tutaj nigdy. Okej, Central Station. Zadanie? Znajdź inne wejście do apartamentu. No to szukamy. Do takiego dużego budynku może być ciężko znaleźć wejście. To chyba nie jest wejście, prawda? Obejdziemy sobie to w koło. Tutaj? Nie. Żebym czegoś nie przegapił, poczekajcie. To są tutaj lokalne sklepiki. Tutaj może? Nie, też nie. Poprzez ten sklep może wejdziemy? Też nie, do sklepów się tutaj nie da wejść przeważnie. Przeskakuj, chłopcze. Idziemy dalej. Dobra, jakoś się tutaj dostaniemy. Jak nie drzwiami, to oknem. Chyba tędy, co nie? A nie, to nie jest. Wyjdę tam na górę, nie? Kurde, jak małpka skacze. Dobra, kolego, przesuń się, kolego, bo tu jestem na ważnej misji. Tutaj by jakoś można. Co nie? Zobaczmy, co tam za szmata wisi. Może po tej szmacie mi się uda wyjść. Tak, widzicie, te szmaty nie na darmo tu wisiały, bo... czy ja tam widzę wszędzie te szmaty wywieszone jakby jako tak kierunkowskazy, takie drogowskazy dla mnie. No, zobaczymy, przeskoczymy. A tu nie trzeba skakać nawet, co ja robię. Dostań się do otwartego okna. Ja sobie to śmiesznie wymyślili z tymi szmatami. Co tu leży? Co tu? Kto tu leży? Jeb, spory stary, nie chciałem agresji użyć. O, dobra, musimy mu naciulać, słuchajcie. Aha, dobra, to nie było trudne. Okej. Okay. Sobie tutaj zeskoczymy, żeby nie połamać nóg. Okej. Okay. Ze szmaty na szmatę, teraz hop. O! Pięknie. Teraz tutaj jest jakby różnorakie metody, czyżby dojście są? Nie wiem, ja wybieram szmatę po lewej. Jep, patrzcie, koleś tu leje. Ależ kaowiądro. Piękne. Nie wiem, jak mi to wyszło, ale naprawdę elegancko. Hop do góry. Nic nas nie powstrzyma. Teraz tutaj
Troszeczkę tutaj mnie powstrzymało na chwilkę to, ale... No wyłaź na to. A, tędy przeskoczymy, nie ma co się obawiać. Chyba się uda, dobra, okej, okay, udało się, na górę. Da się tu wejść? Nie da się tu wejść. Da się tu wejść za to. Wejdź do apartamentu. No dobra. Nie spodziewają się mnie na pewno. Zaraz tutaj... O, kapliczka, patrzcie. Będzie 4 na 15 chyba. Tak, 4 na 15, 3 do następnego ulepszenia. Ok. Dobra, dobra, kończ kolego, bo nie ma czasu. Tutaj na dół, dobrze. Och, dobrze, że nie spadłem razem z tą bambusową. Śmiesznie zaskakuje. Zacznij kopiować pliki z komputera. To on na tym zdjęciu? Chyba jest na tym zdjęciu. Niepodobny do nikogo. Hakujemy system. No hakuj ten pierdolony system. Hakuj system! Jedziemy. Zobaczymy, jak to będzie tym razem wyglądało. Aha! Taką prostą metodą. To mi się przeważnie udaje. 3. Huh, patrzcie, to piękne było. Od razu trafiłem 3 cyfry. Powinienem w lotto chyba dzisiaj zagrać. Jakakolwiek kumulacja by dzisiaj nie było, to dziś jest mój dzień. Pendriu, chcę spotkać się z tobą dziś w nocy w umówionym punkcie w Central. To jest Pendriu, ale pierdol się. Podłóż pluskę w kuchni. Idziemy do kuchni, zwiedzimy sobie przy okazji, jak tutaj mieszkają gwiazdki. O, co to jest? Co to tutaj leży? O, jest statuetka dla mojego mistrza. Dla mojego mistrza... sztuk walki. Kręcimy. Odkręcaj, brachu, odkręcaj. Zakładaj tam, co potrzeba. Muszę dzisiaj koniecznie to lotto puścić, bo po prostu wygram sobie i będę miał już ustawione życie. No co jest, jak to się tam? Dobra, jestem coraz bliżej. No co jest? Okej, dobra, chwila skupienia, ale udało się. Pluska skalibrowana. Posłuchamy teraz suczkę. Też suczki znamy, wasze sztuczki. Okej. O, wow, czas mi tu leci. Schowaj się na górze, spierdzielam. Bo teraz zauważyłem ten czas, nie wiem, czy on już długo leci, czy niedługo leci, ale... Schowam się tutaj. Okej, udało się. Oj, ona ma już jakiegoś przyjaciela. Ale patrzcie, kto to jest! Przecież to jest ten koleś, kurczę. Ale jazda. Ricky, you have such a one-track mind. A tutaj to jest ten drugi koleś taki z tych szczytów mafijnych. Którzy tam, oni często tam razem byli w poprzednich częściach moich filmów. A tutaj coś jest chyba. Zainstaluj kamerę w sypialni. Coś tutaj? Ktoś tutaj coś kręci. Dobra, szukamy kamery. Słuchajcie, znaczy miejsca, gdzie mamy zamont. Ale kurwa. Żeby mnie koleś nie... Fuck! To chyba niedobrze, co nie? No kurwa, niedobrze, wiedziałem. Znów od punktu kontrolnego. Tak myślałem, że... nie powinienem być zauważony. Zainstaluj kamerę w sypialni. Tutaj? Co to jest do chuja, wafla? Tutaj on zainstalować, w tej komódce. To jest sypialnia? A jest łóżko, faktycznie żenująca trochę ta sypialnia. Odzyskaj pamięć przenośną, pozostając niezauważonym. To nie będzie takie proste. Jak tu się chowa za ścianami? Tak się chowa za ścianami. A gdzie ta laleczka jest? Mam nadzieję, że on tam chuja, on się zagadał. Sobie tutaj. Tutaj mam, tak? Dobrze, okej, okay. Wyjmij pendrive, wypierdalamy i wypierdalamy stąd.
Tak mi się wydaje. Skoro to... Okej, jest jakieś teraz zadanie? Czyli musimy odsłuchać na razie, co oni mówią. Zobaczymy. Idź na balkon, okej. Zmykam. Zeskocz z balkonu, by uciec z apartamentu. Sru, prosto. No dobra, tutaj jesteśmy chyba w miarę bezpieczni już. To ci się tutaj wielka afera jakaś dzieje i szykuje. Spotkaj się z Pendry w umówionym miejscu. Wybieram samochód, który wygląda jak coś niezłego. Okej, okay. Kulturalnie wysiadł. Za to nie został skarcony fizycznie. Jedziemy. Zasuwamy, słuchajcie. No dobra, bryka. Ładnie ścina. Aj, chciałem powiedzieć, że ładnie ścina zakręty, ale niestety. Kierowca dupa. Prosto, kurwa. Pięknie na ręcznym, ładnie wchodzi. Dobra. Troszkę ją może za bardzo rzuca, ale... Chyba wyszła gra pod tytułem Grid 2, prawda? Grid 1 był całkiem fajną grą. Myślę, że mógłbym zobaczyć, jak wygląda Grid 2. Chociaż odkąd to już nie jest Colin McRae, tylko jakieś gridy i inne rzeczy, to już nie jest to samo co dawniej. Dobra, Pendry to jest ten bezwzględny policjant. But you clearly have forgotten who you're speaking to. Way. Forget about Jackie Lamont. Whatever we can get to stick to Sunny Woe will obviously not make smile. We both want that. Ten pierdolony jest troszkę bezwzględny. Nie wypuści mi Jackiego. She and Ricky nearly caught me. He always did have a reputation for that sort of thing. Think you could get a copy of that? Are you fucking kidding me? She's got nothing to do with this shit. This could be the piece that we're missing on Sunny. Can you get it? All right. But I want Jackie in return. Cut him loose. Aha, targowanko. Well. Get me the video and he walks. I'll get it. All right, I have to go. Get prawdziwy przyjaciel, słuchajcie. Prawdziwy przyjaciel poznaje się w biedzie. I tak właśnie tutaj wydobędziemy Jackiego z pierdla. Znaczy, mam nadzieję, uda się do swojego mieszkania w Central. O, jednego z moich wielu mieszkań, słuchajcie. Pewnie pojedziemy do najbardziej gównianego. Piękne. Dobra, zasuwamy jeszcze. Ach, kurde. 400 metrów, nie jest daleko, jeszcze jedziemy. Ja pierdolę, co ta maszyna odwala. To nie ja robię, to się samo dzieje. Zginął cywil. Masakra, co nie? Pierwszy raz chyba używam ręcznego w tej grze. Okej, okay, jesteśmy niedaleko przez to. Świetny samochód. Taki mógłbym sobie kupić. Świetna bryka. Nie lubię tego mieszkania. Zaparkuj go, chłopcze, dla mnie. Gdzie to mieszkanie ma w ogóle wejście? Nie, nigdy nie mogę znaleźć w ogóle wejścia do tego mieszkania. Jakiś taki gówniany pawilon handlowy. Jeszcze zobaczę tego. Parking mam normalnie zupełnie po drugiej stronie tego mojego mieszkanka. Okej. Okay. To wygląda jak w burdelu kolorki. Użyj komputera. To jest mój pokój? To jest mój pokój. Pierwszy raz widzę kolesia przy komputerze. Któż to do mnie puka? Vivian? Wow. Co robisz tu? Będzie pukanko. Aha. Pięknie. Pierwszy raz taka prawdziwa scena będzie w tej grze miłosna. Tak, tak, idź na całość. Co tu się dzieje? You don't need to. Not with me, okay? So, you mean you're okay with it? Yeah, it's okay. Ech, spierdoli tą okazję, czuję. You're the first guy who's ever... Chyba, że rozgrywa to, wiecie jak, długoterminowo. Thanks, Wei. Licząc na jakieś większe korzyści,
odpuszczając teraz takie szybkie pukanko. Coś tutaj z tego jeszcze czuję będzie. No nic. Misja zakończona. Nie zakończyła się, co prawda, jakimś orgazmem wielkim i wytryskiem na kilometr, no ale. Okej, okay, dobra. Pendriu, będę w galerii handlowej w centrum, zamknij. Pies mi się obudził. No ale jeszcze oglądamy filmik. Miałem zakończyć na razie nagrywanie, ale jeszcze posłuchajmy, co ten koleś mi tu powie. This should be all I need to put Sonny Woe away for a long time. Czekiego, jebako. With Uncle Poe dead? Wait, how'd you hear about that? Good news travels fast. I'll have Raymond arrange your debriefing. Congratulations, Way. What are you saying? Co tu się dzieje? Wow! Patrzcie, jakie jaja. It's not over, not yet. Way, the sun on Yi is serious. Your mission was an unbelievable success. I must admit, I thought you'd be happy. Big smile. It'll be even worse than it was under Pope. I can't come in now. I'm not finished yet. I understand your personal reasons for doing this. Your history with the Sun on Yi. This is why I selected you. Hey, nie brak mi do kita. Those are my orders. Fuck your orders. Fuck you. Ach, cholera. Idzie, popierdoliło się jeszcze. Idź, ej, spierdalaj kita z ekranu. Mały. Ach, te koty, kurwa, zawsze mam się wpierdolam przed ekranem. Jep. Koszmary za koszmarami już w tej grze. Masakra. Skończyły się dobre noce, lekkie życie, łatwe i przyjemne. Dobra, słuchajcie. Okej, okay. Myślę, że jeszcze odbierzemy ten telefon. No dobra. Chyba tym... Jeszcze coś tutaj masz do powiedzenia, do dodania? Okej, okay. Zakończymy tym akcentem, że przynajmniej chyba Jackie jest uwolniony. Kończę na dzisiaj to nagranie. Hej, na razie. Do usłyszenia w kolejnym Sleeping Dogs. Hej, hej.